Witam serdecznie wszystkich sprzed sklepu z wykrywaczami metali. Jest niedzielny poranek. Dostaliśmy zaproszenie od animatora Rafała, którego też mogliście oglądać na tym kanale, na tak zwany przedpremierowy pokaz gry karcianej o mieście Iława. O zasadach gry karcianej będzie można poczytać w internetowym Muzeum Iławy. Jest to gra o nazwie Mistrz Wiedzy o Iławie i oczywiście też ma dużo akcentów historycznych, stąd też tam nasz pobyt i zrobienie dodatkowej oprawy, włącznie z prezentacją wykrywaczy metali dla dzieci, osób dorosłych. Na wyjazd do Iławy zabiorę ze sobą wykrywacze firmy Quest, modele Quest X10 Pro i Quest Q30, najbardziej popularne. Tam będę też mógł więcej opowiedzieć osobom, które będą zainteresowane, coś o tych modelach. Wezmę też wykrywacze Nocta Macro. Zostawiłem do podładowania Simplexa, bo miał baterię rozładowaną. Także też Simplex i inne modele Nocty Macro zaprezentuję podczas tego spotkania w Iławie. Zastanawiałem się, czy wziąć Nocta Macro Goldfinder 2000, czy też może Nocta Macro Multi Amphibio, ale jednak wezmę Nocta Macro Multi Amphibio ze słuchawkami, żeby też osobom zainteresowanym opowiedzieć o tym, że te wykrywacze są wodoodporne, można używać je do pracy na lądzie, jak i też w wodzie. I oczywiście nie może zabraknąć Golden Maska. Wezmę ten popularny model analogowy, tak dla odróżnienia, żeby pokazać wszystkim, jak wygląda cyfrowy wyświetlacz, jak wyglądają wykrywacze analogowe. Także Golden Mask 4 Pro 18 jedzie ze mną. Oczywiście zabierzemy pakiet smycz reklamowych, cuksy dla dzieciaków, no i statuetkę dla przykucia uwagi. Ja już jestem spakowany i gotowy do wyjazdu do Iławy. Mam do przebycia 20 km. Spakowałem się w busa. My potocznie go tutaj nazywamy Flintstonem, także zaraz odpalę Flintstona, no i ruszam w drogę. Dotarłem już na miejsce, jestem w Iławie, stoję przed ratuszem miejskim. To w obrębie tego obiektu będzie odbywało się całe wydarzenie. My bierzemy się za rozkładanie stoiska i pokażemy tak wam w praktyce, jak to wygląda. No, samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. Namiot już rozstawiony, z Rafałem sobie poradziliśmy. Zobaczcie, w jakim ładnym miejscu. Później pokażę wam ratusz, jak wygląda w Iławie i okolice, gdzie wszystko się będzie odbywało. Także bierzemy się do rozkładania detektorów. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w piękny, słoneczny dzień przed budynkiem Kinoteatru Pasja, przed Iławskim Centrum Kultury w naszej pięknej Iławie. Przed nami kolejne wydarzenie w ramach projektu Kultura Wspólna Sprawa, konkurs na inicjatywy Twórz Lokalnie. Witają Państwa ze mną inicjatorzy tegoż wydarzenia. Zapraszam serdecznie, czyli Miłosz Zakrzewski z tatą Remigiuszem. Proszę o gorące oklaski. I Marcin Fornal. Brawo. Miłosz Zakrzewski jako pierwszy zainicjował to wszystko. Jest pomysłodawcą pikniku przed Iławskim Centrum Kultury, pikniku z grami. Kiedy mieliśmy spacer badawczy, wcześniej konkurs na projektowanie wydarzeń i warsztaty, Miłosz wymyślił takie właśnie wydarzenie. Wydarzenie, na którym gramy. Gramy w gry. Potem to wszystko się rozszerzyło, ponieważ Iławskie Centrum Kultury przeprowadziło diagnozę, badanie potencjału społeczności lokalnej. I cóż nam w tej diagnozie wyszło? Wyszło nam, że właśnie jest przestrzeń na tego typu wydarzenia i do działania włączył się Marcin Fornal, który zaproponował w konkursie na inicjatywy lokalne grę o Iławie. Mistrz Wiedzy o Iławie. Wpisałem się na listę, będę brał udział w grze Wiedzy o Iławie, a tutaj można wygrać oto takie nagrody. 12.50 startujemy, zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Tutaj będę występował koło takiego namiotciku. Odkrywca historii. No i rozpoczął się konkurs Wiedzy o Iławie. Idę do swojego stołu, tam gdzie zostałem przydzielony. Remont iławskich murów obronnych. A tutaj właśnie odbywa się ta gra, o której mowa, gra miejska o historii Iławy.
trzy stoliki, około 15 uczestników, w tym między innymi ja miałem możliwość uczestniczenia, natomiast mi nie poszło aż tak dobrze jak innym, ponieważ no, historia Iławy nie jest tak aż do końca mi dobrze znana. Trzyma właśnie w dłoni wykrywacz metalu i rusza z grupą śmiałków w teren. Ręka w górę. Kto idzie? Kto już jest w tej drużynie? O, mamy śmiałków. Jak sami widzicie, tego typu imprezy powodują to też, że jest większe grono osób, które zaczyna interesować się wykrywaczem metali, zasadami jego działania, no i też aspektami prawnymi. Jest cewka, która tutaj wysyła sygnały w ziemię. Ten sygnał odbija się od przedmiotu, który zalega w ziemi, wraca tutaj do odbiornika. Ten odbiornik, ten procesor w odbiorniku ten sygnał przetwarza na dźwięk, jak również na wartości tutaj na monitorze. I wtedy wiemy, że coś w ziemi jest. My dołączymy do Was później. Cóż powiedzieć o pracy samego wykrywacza? Detektor reaguje na każdego rodzaju metal. Każdy metal. Nawet na folię taką aluminiową, siananiową powoduje wzbudzenie i daje sygnał. Żeby ułatwić odróżnienie, czy to jest żelazo, srebro, złoto, mosiąg, czy jakiś inny metal, producent zrobi tutaj taki małą listę tych metali, jak również wartość cyfrowa się pokazuje. I proszę zobaczyć na wartości. Jest 43, skacze do 57, aluminium, zupełnie inny ton i wyższe wartości, 71, 89 w tych wartościach. Zobaczcie, jakie zainteresowanie jest wykrywaczem metali, ile osób chce wziąć go do ręki i podjąć pierwsze próby jego użytkowania, wykopać cokolwiek ziemi. No to jest niesamowite. Na taki widok serce się raduje. Dzieci, osoby starsze, kobiety, mężczyźni. Skarby są dla nas dzisiaj niełaskawe, ale nie traci nadziei. Ale bez. No już znaleźliśmy swoje skarby, nie? No weź, bo ty masz szczęście, że ty będziesz miał to. O, bardzo proszę. Tak, ręka śmiało tutaj pod łokietnik. Tylko widziałem. I przymiatamy. O, już pierwszy sygnał. Tak? Ale to będzie kapsy, bo to słyszymy po przerywanym dźwięku. O! Tuż musimy kapę dorukować. Tak, bardzo ładny dźwięk. Zobaczmy, może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia niż dotychczas. Daniela, to musi być jeszcze. Tak, mam jeszcze. A teraz zobacz. Tak, jeszcze ten obiekt tu jest. Zobacz teraz. O, robi się ciekawie. Głęboko leży przedmiot. Robi się ciekawie. Ziemi. Skupienie i emocje niesamowite. Jest. Już jest na wierzchu. Weź dotknij tutaj, w górę. Kapsel. Tak, i zobaczcie teraz Państwo w nawiązaniu do poprzednich znalezisk, że ten kapsel był dużo głębiej, prawda? A mimo wszystko urządzenie zasygnalizowało nam jego obecność. Są to osoby, które już zajęły bardzo wysokie miejsca. Jest to pani Anita Gałyga, która zajęła trzecie miejsce w turnieju Mistrz Wiedzy o Iławie. Drugie miejsce zajęła pani Gosia Wyszyńska. Pierwsze i najważniejsze miejsce zajął tutaj prawie jeden z najmłodszych uczestników naszego turnieju Mistrza Wiedzy o Iławie i wygrywa naszą główną nagrodę, która jest rower. Może kolorystycznie nie pasuje, ale mam nadzieję, że podzielisz się z kimś tym rowerem. Wygrana to wygrana, nieważne jaki jest. Jest to pan Igor Mówiński.
Wielkie brawa tutaj dla pana, dla zwycięzcy turnieju Mistrz Wiedzy o Iławie. Ale byłam... Oraz tutaj ma pamiątkowy rower do odbioru, tak? Mam nadzieję, że wrócisz niesłowodnie sobie do domu. Chcielibyśmy również podziękować tutaj za uczestnictwo i za patronat panu burmistrzowi Dawidowi Kopaczewskiemu oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Michałowi Młotkowi. Chcielibyśmy tutaj wręczyć pamiątkowe też upominki. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim uczestnikom za udział w turnieju. Chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim osobom, którzy po prostu wzięli udział w tym dniu. Bez was to by się po prostu nie odbyło. Chcielibyśmy teraz po prostu wszystkich zwycięzców zrobić jedno pamiątkowe zdjęcie. A kto nie odebrał medalu jeszcze, to zapraszamy wszystkich uczestników, żeby jeszcze podeszli i odbierali nagrodę. Dzisiejsze wydarzenie w Iławie dobiega już ku końcowi. Za chwilę będę zwijał namiot i pakował sprzęt do Flintstona. Chciałem podziękować wam za obejrzenie filmiku. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, aby nasz sklep wspierał, czy był oprawą jakiegoś wydarzenia historyczno-kulturalnego, śmiało kontaktujcie się ze mną. Na pewno w jakiś sposób wesprzemy, czy to swoim udziałem, czy też jakimiś nagrodami. Na ile będzie to możliwe, na tyle się zaangażujemy. Serdecznie dziękuję wam za obejrzenie filmiku. No i zapraszam do oglądania kolejnych moich materiałów.